Kochani, list do Rzymian. Zaczynamy mówić o łasce. I będę mówił obydwie sesje na temat łaski. List do Rzymian 3, 21, 26. List do Rzymian 3, 21, 26. Ale teraz niezależnie od zakonu, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian, przyjaciele, jest najważniejszym traktatem chrześcijańskim. Nie istnieje ważniejsza formuła w Biblii. Drugi po nim to list do Hebrajczyków. Jeżeli chcecie, aby wasza wiara rosła, to zarówno list do Rzymian, jak list do Hebrajczyków muszą stać się waszymi największymi przyjaciółmi z Pisma Świętego. Jeżeli chodzi o teologię waszą. Teologia wasza wyrośnie na liście do Rzymian i na liście do Hebrajczyków. Tak? Jeżeli chodzi o poznanie Boga, serca Boga, będą to Ewangelie. Tak? A jeżeli chodzi o zorientowanie się na pułapie życia Kościoła, będą to Dzieje Apostolskie. Jedyna nieskończona księga. Ta księga jest nieskończona. I teraz tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o łaskę, to łaska jest niezależna od prawa. Czytaliśmy o tym przed chwilą. Zgadza się? Pamiętajcie, łaska nie ma nic wspólnego z prawem. Nic wspólnego. Jak ktokolwiek by kiedykolwiek wam wmawiał, że ona ma cokolwiek wspólnego z prawem, to jest to kłamstwo. Państwo. Autorem listu do Rzymian jest święty Paweł. Święty Paweł, który był, że tak powiem, kamieniem potknięcia, pewnego rodzaju skałą zgorszenia dla wszystkich wokół, łącznie z tamtejszym chrześcijaństwem. Łącznie z głównym, że tak powiem, kościołem tamtejszych czasów, którym zarządzał święty Piotr, święty Jakub, i też częściowo święty Jan. Paweł był odpałowcem totalnym. To był człowiek, który absolutnie sprzeciwiał się w swojej teologii połączeniu łaski i prawa. Rozumiecie? Święty Paweł, kiedy odchodził do Boga, nie wiedział, bo nie wiedział, że jego teologia wygra. Było wiele teologii chrześcijańskich. Wygrała teologia Pawłowa. To, w co my dziś wierzymy, to teologia Pawłowa. To jest coś, co on przewalczył w duchu. Gdybyśmy dzisiaj na przykład byli pod wpływem teologii jerozolimskiej, prawda? Nie wiem, czy zauważyliście, tam już na pierwszym Soborze Jerozolimskim ustalono prawa. Wysłano listy do pogan, tak? I powiedziano tak, 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 Jezus umarł za wasze grzechy, Jezus wstał z martwych, ale proszę nie spożywać krwi, nic zadławionego, trzymać się z dala od tego, tego i tamtego. Rozumiecie? A Paweł wjeżdżał i to rozpieprzał. Konflikt między Pawłem a Kościołem w Jerozolimie był potężnym konfliktem. To jest nieprawda, że pierwsi chrześcijanie żyli w jedności. Pierwsi chrześcijanie żyli w potężnym konflikcie.
A zarzewiem tego konfliktu był święty Paweł. Rozumiecie? I kiedyś jak tak czytałem Biblię, to zrozumiałem, że ja taki Pawłowy jestem. Po prostu. Ja odkryłem w sobie Pawłowy. Ja zrozumiałem, że to w ogóle o to chodzi. To jego teologia wygrała. Łaska jest niezależna od prawa. Co to jest łaska? Dwie podstawowe definicje łaski. Łaska to niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Jaka przychylność? Niezasłużona. Czy trochę zasłużona? W ogóle niezasłużona. Wszyscy, jak tu jesteśmy, nie zasłużyliśmy sobie na to, co mamy. Zasłużyliśmy sobie na to, żeby nas zutylizować. Rozumiecie? I nas rozsiać po polach razem z gnojem. Na tyle zasłużyliśmy sobie. Wszystkie twoje dobre uczynki, tak? Są jak zażygane ubranie, jak to w oryginale jest napisane u proroka Izajasza. To tłumaczy się pięknie splugawiona szata. Oryginał mówi zażygane ubranie. Takie są nasze dobre uczynki. Człowiek, który się nawraca do Boga, pokutuje z uczynków złych i dobrych. Jak jeszcze nie przepraszałeś Boga za swoje dobre uczynki, to dzisiaj wieczorem to zrób. Powiedz: Panie, przepraszam Cię, że dobrze czyniłem. Zmiłuj się nade mną, oczyszczam się w krwi Jezusa. Łaska jest niezależna od prawa. To jest wielkie zgorszenie i to jest okołocenie absolutne. No jak to? No jak to jest możliwe? Jak się nawróciłem i zacząłem upubliczniać swoje życie, to notorycznie miałem takie informacje, na przykład: Pan powinien wisieć, Panie Arturze. Ja mówię: oczywiście, proszę Pana, najbardziej. Ma Pan zupełną rację. Sytuacja jest niestety taka, że nie wiszę. I nie dosyć, że nie wiszę, to nie zawisnę. Nie dosyć, że nie zawisnę, to jeszcze przeżyję absolutnie szczęśliwe życie. Za co? Za darmo. Zabiłem człowieka, osierocił 6 dzieci. Maltretowałem ludzi, łamałem im kości gryfami do sztang. Biłem Agatę. Podnosiłem na nią rękę nawet wtedy, kiedy była w ciąży. Chciałem ją zastrzelić, dlatego że wypowiedziała się na temat tego, że nie mogę brać narkotyków w domu. Byłem absolutnym zboczeńcem seksualnym. Byłem popieprzony jak piątek z pankracją. I przyszedłem w stanie do Jezusa. Właśnie w takim stanie. W tym stanie przyszedłem. I w tym stanie wszedłem pod Jego krew. I Jego krew absolutnie zmieniła mnie w innego człowieka. To jest łaska. Niezasłużona przychylność. Niezasłużona. Wbicie to sobie do głowy. Jak przyjdzie kiedykolwiek do ciebie diabeł i zapyta cię tak: jak myślisz, ile jesteś wart? Lub na przykład: co zrobiłeś dzisiaj dobrego dla Pana? To powiedz: zamknij mordę. Zamknij mordę. Mogę całe życie leżeć do góry kołami, a następnie się tak wtoczę do nieba. Bóg mnie kocha, czy leżę, czy stoję, czy siedzę, czy wiszę. Rozumiecie? Wiecie, jak był proces w Norymberdze katów hitlerowskich, to w tym czasie byli tam również ewangeliści, jak zawsze, ich jest zawsze wszędzie, gdzieś jakoś się znajdują ci ewangeliści. Oni chodzili, głosili tym hitlerowcom Ewangelię, wiecie? Chodzili po celach i głosili Ewangelię. I nawrócił się jeden z czołowych katów z obozu koncentracyjnego, jakiś wysoko postawiony oficer. I wiecie, w procesie norymberskim on został skazany na śmierć. Rozumiecie? Wiecie, on szedł tam z podniesioną głową i z uśmiechem. Wiecie, gdzie szedł? Do nieba. Palił ludzi, roztrzaskiwał dzieci o mur.
No, to jest to. To się nazywa łaska. Łaska. Niezależna od prawa. Niezależna. I druga definicja łaski to jest Boża zdolność w tobie. Czyli kiedy ty przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to w automatyczny sposób stajesz się tak zdolny, jak sam Jezus. Zaczynasz posiadać zdolności Bożego Syna w sferze naturalnej i ponadnaturalnej. I to się nazywa łaska. Łaska. Czasami ludzie pytają, jaką Pan skończył szkołę teologiczną? Ja mówię, żadną nie skończyłem, żadne szkoły nie skończyłem. To skąd Pan posiada tą wiedzę? Ja mówię, łaska. Łaska. To łaska jest. To się tak nazywa. W 2001 roku, jak wstałem z kolan, został na przykład zmieniony mój język. Zacząłem mówić pięknie i mądrze. I nigdy już nie użyłem wulgarnego słowa. Dzisiaj, jeżeli używam słów w stylu dupa czy gówno, jest to przeze mnie ściśle zaplanowane i używam tego, aby podkręcić dramaturgię sytuacji. To mi się nie wymyka. Ja tego używam z pełną premedytacją, ponieważ rzeczy należy podkreślić, jak to mówi Gandalf z Władcy Pierścieni, że przepiękna historia zasługuje na lekkie ukoloryzowanie. A więc należy nadać pikanterii różnym wypowiedziom. Zresztą to robili apostołowie. Zresztą to robił sam Jezus, tylko go krzywo tłumaczą. Jakbyście dokładnie przeczytali wypowiedzi Jezusa, to by dopiero było, kto tutaj używa wulgaryzmów. Rozumiecie? A więc widzimy, że łaska jest przede wszystkim niezależna od prawa, jakiegokolwiek łącznie z prawem Bożym. Bo to jest nowe przymierze. Łaska jest nowym przymierzem. Tamto przymierze też było i ono było dobre. Ono nie było złe. Przymierze, które zawarł Bóg z Izraelem, mówiące o tym, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań moich, zbawiony będziesz, było dobre. Ono nie było niedobre. Ono było niewykonalne, ale dobre. Nikt nie mógł powiedzieć Bogu, nie masz racji, Panie Boże, mówiąc, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Absolutnie. Któż może podważyć dekalog? Nikt. Dlatego Jezus powiedział, ani kropka, ani przecinek z prawa nie zostaną ujęte. I wiele ludzi dzisiaj mówi, no tak, czyli obowiązuje prawo. Mówię, nie, nie obowiązuje prawo, ponieważ Jezus wykonał owo prawo. On na krzyżu powiedział, wykonało się. On jest końcem prawa. On wykonał prawo. Dobre Boże prawo Jezus wykonał, zamknął i co zrobił? Otworzył nową przestrzeń, nowe przymierze. Jezus nie zniósł prawa, On je wykonał. On nie zostawił budowy niedokończonej. On je wykonał i zamknął temat jako ten, który go kiedyś otworzył. Amen. On go otworzył i on go zamknął. On sam siebie nazywa. Ja jestem Alfa i Omega. Ten, który otwiera i ten, który zamyka. No to kiedyś otworzył prawo, a potem je zamknął. Otworzył nowe przymierze, stare przymierze i zamknął stare przymierze. A potem otworzył nowe przymierze. A więc nigdy nie mieszajmy tych dwóch filozofii. Jak ktoś ciebie zapyta kiedyś, jak będziesz głosił, to co? To ty jako chrześcijanin, to co teraz? Nie możesz pić? Powiedz, mogę. To ćpać nie możesz? No mogę. A możesz tam w ogóle zdradzać żonę czy męża? No tak. A zabijać możesz? No jasne. Wszystko mi wolno. Tylko ja wiem, co jest pożyteczne, a co nie. Ale wszystko mi wolno. Mogę kraść? Mogę ćpać? Mogę. I gdybym kradł, ćpał i mordował, to nie zmieni to mojej pozycji między Bogiem, w stosunku do Boga. Dlaczego? Bo to się nazywa łaska. To jest, słuchajcie, tak niesprawiedliwe po ludzku, że się w głowie nie mieści.
To jest takie nieuczciwe. W ludziach się bunt podnosi. Jak to? No jak to? Pan zabił człowieka i pan nie ma wyrzutów sumienia. Ja nie mam. No i co mi pan zrobi? Czytam pani. No i dzisiaj stoję. Ja mam kolega taki obok, dwie klatki mieszkający, czy trzy tam ode mnie. Lekko się podcięty, podszedł do mnie na osiedlu, mówi do mnie: to jest niesprawiedliwe! Ja mówię: ale co jest niesprawiedliwe? Że to mi się tak życie poukładało. Ja mówię: no to niesprawiedliwe, masz rację. Ja mówię: cholernie niesprawiedliwe, a tobie się nie poukładało, co? A takżeś się starał, mówię. Takżeś się starał. On był zagotowany jak czajnik. Ja mówię: zrozum człowieku. Kradłem, niszczyłem, tak? A dzisiaj idę do nieba. Wpływam na setki tysięcy ludzi. Jestem szanowany, zdrowy. Im starszy, tym lepiej się czuję. Jestem szczęśliwy. A ty nie, boś się starał być dobrym człowiekiem. I wiecie, co to jest? To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Ewangelia łaski. Łaska nie jest sprawiedliwa z perspektywy człowieka. Ona jest niezależna od prawa. Niezależna od prawa. Niezależna od uczynku. Taka jest łaska. To nieuczciwe wobec homo sapiens. Haha, bardzo dobrze, że nieuczciwe. Bóg nigdy nie przedstawił się, że jest uczciwy. Bóg powiedział: jestem prawdą. Ja wam zaprezentuję najwyższy poziom tej prawdy. Znacie przypowieść o człowieku, który wychodzi rano i najmuje robotników do winnicy, tak? Ustala z nimi stawkę za 12 godzin. Co parę godzin wychodzi, bierze następnych, tak? Potem wychodzi po największych lepieków. Czyli tych, co dopiero się z wyraz wlekli o 17. Człowieku, rozumiesz, o to kaman? No kto w ogóle wstaje o 17 i się wychodzi? No kto to jest? Ktoś to musiał chlać poprzedniego dnia? Jakiś menel, który w ogóle palował, rozumiesz, do 6, a potem się poszedł zdrzemnąć i on wstał ze zrzutu pod wieczór i znowu się zaprawić. To są goście, co wstają o 17, rozumiesz, wieczorne stojaczki. A on wychodzi i mówi do nich: chłopaki, idziecie do pracy? Możemy iść. I teraz on o 18 zamyka interes i wypłaca. Ci pracowali 12 godzin, ci pracowali menele godzinę, wszystkim po równo. Człowieku, ci pierwsi są zagotowani, jakim prawem mówią? A on mówi: człowieku, czy ci robię coś złego? Uzgodniłem z tobą stawkę, oszukałem cię? Nie, to moja sprawa, komu daję i ile, jam jest pan winnicy. To łaska. Chcę, żebyś zrozumiał, w jakim ty jesteś stanie dzisiaj. Jesteś w stanie łaski, niezasłużonej przychylności, jak ci kiedykolwiek diabeł do ucha coś truknie, że ty jesteś niewartościowy, albo że ty jesteś jakiś inny, albo że ty musisz coś tam zapracować czy zasłużyć, rozumiesz? Jak ci jedna emocja skoczy w środku, że ty musisz na coś zasłużyć, to powiedz: zamknij mordę! Bo zadzwonię do moich kolegów z kościoła. Cię załatwimy tak, że człowieku już w Turcji siedział, ty lepiego Gdańska. Tak mu powiedz. Tak mu powiedz. Cię przepędzimy w ogóle, człowieku, za granicę białoruską. Druga rzecz odnośnie łaski to to, że wszyscy jej potrzebują. Nie ma takiego człowieka, który nie potrzebuje łaski. Tu jest napisane jak wół w tych wersetach, że wszyscy potrzebują łaski. Studiujcie ten fragment, list do Rzymian 3, 21, 26. Wszyscy potrzebują łaski. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. I wszyscy potrzebują łaski. Nie ma takiego człowieka. Kościół katolicki nie mógł się z tym pogodzić i mówią: Maryja była inna. Ona nie. Najpierw doszli do wniosku, że ona zawsze dziewica. Rozumiecie? Potem już było za mało, że ona zawsze dziewica. To, że do nieba poszła w ciele. Porwana jak Eliasz.
To za mało było, to wydłubali, że ona niepokalanego poczęcia, że jeszcze jej matka była człowieku dziewica. Rozumiesz, o co chodzi? No to no weź to prześledź, w ogóle losy Maryi zawsze dziewicy. Przecież bo to jest taka ewolucja człowieku, że się w głowie nie mieści. Ona co rok, znaczy co jakoś tam, nie wiem, wiek, to ona ewoluuje cały czas. Ta to jest niepokalana już jest, rozumiesz? Wcześniej była zawsze dziewica, potem w niebo wzięta, teraz niepokalana jeszcze. Okazało się, że jej matka ten Hania miała na imię, że ta matka jeszcze człowieku chłopa nie miała. No bo to już rozumiem, bo to trzeba było zrobić czwartą osobę Trójcy Świętej, czyli jakaś tam osoba, która jednak do tego Jezusa ma szczególne dojście, no to ona musi też być jaka bez grzechu. Tak? A Maria była Maria. Urodziła człowieku parę dzieci, tak? Normalna człowieku, żona stolarza. Tak? Charyzmatyczka, wypełniona Duchem Świętym, tak? Mówiła innymi językami, zachowała się jak pijana. Rozumiesz? Normalna babka człowieku dzisiejszego kościoła charyzmatycznego. Tylko Jezus, jeden, jedyny Jezus, to była postać, która nigdy nie zgrzeszyła. Dlatego tylko On nie potrzebował czego? Odkupienia. Dlatego On stał się odkupicielem, ofiarą za grzechy ludzi. Pozostali wszyscy ludzie potrzebują łaski. Jak ktoś ci powie, nie potrzebuje łaski, tak? To ty powiedz, kłamiesz. Wszyscy potrzebują łaski. Po trzecie, łaska jest za darmo. Za darmo. Za darmo. Nie za chodzenie do kościoła, nie za czytanie Biblii, nie za dawanie pieniędzy, nie za cokolwiek. Łaska jest za darmo. Sama definicja łaski, za darmo, niezasłużona Boża przychylność. I czwarta rzecz, przez zastępczą, niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa. Łaska inaczej się nie przejawia. Łaska się nie przejawia przez to, że ktoś należy do kościoła, łaska się nie przejawia przez to, że ktoś był ochrzczony, rozumiecie, że ktoś przystąpił do sakramentów. Łaska się nie przejawia absolutnie w żaden inny sposób, jak tylko i wyłącznie, tak? Przez niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa, którą my przyjmujemy przez wiarę. Tylko jeden myk. Tylko jeden myk. W tym chorym kraju trzeba to głosić człowieku, rozumiesz, z kominów. Że Jezus to nie jest chips o smaku kościelnym. Że to nie jest to, że to biorę Jezusa. Człowieku, rozumiesz? To nie Jezus, to ciastko węglowodany złożone. Rozumiesz? To jest to. To nie Jezus. Jezus to ten, który umarł za nasze grzechy 2000 lat temu, dziś dostępny w duchu i przyjęcie go oznacza absolutne zbawienie raz na zawsze. To jest ten Jezus. Więc tak się łaska objawia. I teraz tak. Pierwszy list do Koryntian 15:10. Pierwszy list do Koryntian 15:10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Widzimy, że łaska jest dana, czyli to jest coś, co otrzymaliśmy, prawda? I łaska też jest pracująca. Łaska to nie jest coś pasywnego w nas. Pierwsza definicja łaski mówi, że Bóg nas zaakceptował, że jesteśmy zaakceptowani za darmo, że nie musimy absolutnie się spinać. Druga definicja nam mówi, że ta sama łaska działa w nas jako nasz napęd. Krótko powiedziawszy, jeżeli przyjąłeś Jezusa jako Pana Zbawiciela, to otrzymałeś łaskę, idziesz do nieba, jednocześnie tutaj na ziemi posiadasz wszystkie predyspozycje, które są ci potrzebne do prowadzenia zwycięskiego życia. Jak chrześcijanin mówi, ja czegoś nie mogę, to ja mówię, nie rozumiesz, że masz łaskę. Bo łaska umożliwia ci zrobienie wszystkiego, co jest ci potrzebne, aby osiągnąć sukces na ziemi. Więc po pierwsze, łaska otworzyła ci niebo, po drugie, łaska uzdolniła cię do sukcesu na ziemi. Jakiego sukcesu? Wszelkiego sukcesu.
sukcesu w sferze psychicznej, sukcesu w sferze materialnej, sukcesu w sferze fizycznej. Łaska umożliwia ci to, abyś był zdrowy, abyś był silny, abyś żył 120 lat na ziemi w szczęściu i pomyślności, abyś miał zdrowe małżeństwo, abyś miał normalne macierzyństwo, ojcostwo, żebyś miał normalną służbę, żeby się manifestowała przez ciebie Boża moc, żebyś był mądry, a nie głupki. Rozumiesz? Łaska doprowadza cię do miejsca, że jesteś jak Bóg na tej ziemi. Jak Bóg. Dlatego napisano, bogami jesteście. Gdyż bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. Tak mówi Jezus. Bogami nazwano. Pytają mnie, dlaczego ty osądzasz? Ja mówię, bo jestem Bogiem. Ludzie patrzą, a tam naprawdę jest napisane Elohim. Czyli tych, których doszło Słowo Boże, nazwał Elohim. Czyli to bogowie sędziowie, wiecie. To jest taki w ogóle oryginał. Czyż nie wiecie, że bogami, sędziami jesteście? Tak tam jest napisane, to nie jest napisane w Biblii, to Bogu normą. Bo to ludzie w ogóle rozumiesz. Ludzie to by chcieli, żeby chrześcijanin, okej, okay, niezasłużona łaska, okej, okay, niezasłużona przychylność, ale to już ta zdolność to nie. To teraz chowaj się w myśl o dziurę i tak chodź, by to ci na łeb nie spadło. Tak, rozumiecie? Tak chcieliby, rozumiesz, żeby chodzić. Jak ty chodzisz tak, normalnie rozumiesz się bujasz, wiesz, to oni mówią, ty pyszny jesteś. Ja mówię, nie jestem pyszny, człowieku, jestem Elohim, o co ci chodzi? Nie wiem, o co ci chodzi. Mam Bożą zdolność we mnie. Idę i żyję, tak? Idę i żyję. Sięgam po swoje, nie rozumiem, o co tobie chodzi? Łaska. No żyję z łaski. No żyję z łaski. Łaska to coś, co Bóg zrobił dla ciebie w Chrystusie Jezusie. Pierwsza podstawowa rzecz. Łaska to coś, co Bóg zrobił dla ciebie w Chrystusie Jezusie. Dalsza część. Łaska to coś, co Bóg robi dla ciebie przez Chrystusa Jezusa teraz. Teraz. Teraz łaska działa cały czas. To nie jest tylko tak, że to grzechy twoje tamte zostały przebaczone. Na przykład musisz zrozumieć, że łaska doprowadza cię, jakby wprowadza cię w miejsce, że żaden twój grzech, nawet obecny, czy też przyszły, nie jest w stanie ciebie oddzielić od Boga. Łaska zadziałała w przeszłość, w teraźniejszość i w przyszłość. Bo łaska jest ponadczasowa. I ludzie mówią, no tak, tu chodzi o nieświadome grzechy. Ja mówię, nie, chodzi o każdy grzech. Jeżeli dzisiaj tutaj siedząc, planujesz sobie jakiś grzech, no to oczywiście jesteś kretynem. To tak na dzień dobry. Rozumiesz? Bo żaden normalny człowiek chodzący z Bogiem nie planuje grzechu. Rozumiecie? Bo to trzeba mieć jakieś zwichrowanie. Tak? Ale to ludzie są zaburzeni, to jest naturalna sprawa. No. Ale siedzisz i planujesz jakiś grzech, to musisz zrozumieć, że ten grzech już został odkupiony w Chrystusie Jezusie przez niezasłużoną śmierć Jezusa 2000 lat temu. Jeszcze żeś tego nie zrealizował grzechu, a On już za niego umarł kiedyś. Ja rozumiem, że to jest ciężko ogarnąć. To bardzo ciężko ogarnąć, rozumiesz? Ale to tak jak jest z tym, taka anegdota, jak pani wzięła kota na plażę, rozumiecie? Pierwsze, że to zrobił, wyszedł na plażę i mówił, nie ogarniam kuwety. Rozumiesz? Ale to nie ogarniemy pewnych rzeczy. To nie ogarniemy. To nie ogarniesz. Ale ty nie masz ogarnąć. Ty masz uwierzyć w tą prostą rzecz. To nie do ogarnięcia jest temat. Ja też tego nie ogarniam. Ludzie, tak jak Trójcy Świętej nie ogarnia. Rozumiem, że mnie kiedyś ktoś nie wytłumaczył, że z Trójcą Świętą jest jak z jajkiem. Rozumiesz, to ja w ogóle nie ogarniał umysłem w ogóle tego, tak? Rozumiesz? Człowieku, niby jedna troje. I całkiem razem się dobrze trzymają i żyją w symbiozie. I człowieku, no jedno jajko, płacisz za jajko. Ile jajko? 85 groszy. Ale to przecież jest człowieku skorupka, żółtko i białko. Skorupką sobie tutaj, skorupkę stłuczesz, wrzucisz proszę ciebie sobie do kwiatka, żeby kwiatek dobrze rósł, prawda? Tak? Na diecie jesteś, to białeczko wypijesz, proszę ciebie żółtko, dasz kotu co kuwety nie ogarnę. Rozumiesz? Czyli zrobisz wszystko, co trzeba. Ale to ciężko. Zrozumieć to, że Jezus 2000 lat temu umarł za mój grzech, który dopiero planuje na jutro.
Ale to jest właśnie łaska. To uwalnia człowieka. Ludzie, wiecie, kiedy można skutecznie szerzyć królestwo i żyć życiem zwycięskim? Kiedy jest się wolnym. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że im bardziej stajesz się wolny, tym bardziej stajesz się frywolny. O, religia chce, żebyś nie był frywolny. Ale Bóg dał ci wolność i teraz w tej wolności musisz mądrze wybierać. W tej wolności dopiero chrześcijanie muszą stanąć i powiedzieć: okej, mogę chlać, mogę ćpać, mogę cudzołożyć, ale kocham Boga, w związku z tym nie będę tak żył. Rozumiecie, o co kaman? To dopiero jest prawdziwa miłość. A nie, że jest sraczka, że Bóg mnie wyrzuci z nieba, jak upadnę. Tak się nie kocha prawdziwie. To tak, abyś przychodził do domu, rozumiesz? I byś miał, wiesz, codziennie przystawianą przez małżonka czy małżonki lufę do głowy, proszę ciebie, i byś musiał opowiadać, proszę ciebie, o tym, co ty zrobiłeś dobrego czy złego. To nie tak działa. Tu cię nikt nie zastrasza. Bóg nie zastrasza ludzi. Bóg powiedział: i tak pójdziesz do nieba. Rozumiesz? Ale teraz stań w tej wolności i zacznij podejmować prawidłowe decyzje. Tak? Prawidłowe decyzje. To jest miłość. To jest dla mnie prawdziwa miłość. Tak? A więc widzimy, że łaska to coś, co Bóg robi dla nas teraz przez Chrystusa Jezusa. Dalej, łaska to coś, co robi Bóg w nas przez Ducha Świętego. To cały proces uświęcenia jest łaską. Niewypracowanym systemem. Ja pomagam ludziom przepracowywać rzeczy. Ale ja na przykład w ogóle nie pracuję z niewierzącymi, wiecie? Ja nie jestem człowiekiem, który prowadzi jakąkolwiek formę terapii, na przykład z niewierzącymi ludźmi. Wiecie, dlaczego ja nie prowadzę terapii z niewierzącymi? Znaczy, jak przychodzą niewierzący, to ja ich prowadzę do Jezusa. Bo ja mam prostą rzecz. Ja muszę człowiekowi dać jakąś podstawę, na której on będzie w ogóle funkcjonował. Poza tym, szczerze powiedziawszy, mnie wcale nie interesuje, żeby ludzie byli normalni. Mnie przede wszystkim interesuje, żeby ludzie przyszli do Jezusa. Mnie to interesuje przede wszystkim. Jak ja bym miał wybrać to, czy komuś pomóc wyjść z depresji na przykład, tak? Czy przyprowadzić go do Jezusa, to ja bym go wolał przyprowadzić do Jezusa. Rozumiesz? Ja to rozumiem, bo tu chodzi o to, że on, niech on do nieba pójdzie z tą depresją. Rozumiesz, o czym mówię? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja pomagam ludziom wyjść. Tak? Bo to są demoniczne rzeczy, depresje i inne sprawy, to jest wszystko demoniczne, w ogóle to nie jest, to nie pochodzi z Boga. Tak samo jak uzdrawiamy chorych, amen? Bo choroby są od diabła. Ja nie mam zgody na chorych ludzi. Ja nie mam zgody w ogóle, tak samo jak nie mam zgody na ludzi, którzy nie mają w ogóle co do garka włożyć. Chodzą biedni, człowieku załamani. Ja nie mam zgody żadnej. Dlatego, że chrześcijanin ma prawo do tego, żeby być szczęśliwym i bogatym. To jest prawo w ogóle, prawo od Boga. Tak. Człowieku, Jezusa ubranie kosztowało parę koni. Rzymscy żołnierze o niego losy rzucali. Człowieku, ociuchy Jezusa. Czujesz klimat? Czy wy w ogóle wiecie, abstrahując od tego, co mówię, ile darów dostał Jezus, jak przyjechali w wędrówkę w ogóle ci królowie? Tam ludzie, my patrzymy na tych człowieku, jakiś bajka, że tam mu przynieśli człowieku skrzyneczki, jakieś mirry, tam parę monet złotych czy coś, to człowieku bzdury, tam wielbłądy towaru przyjechały. Jezus i jego rodzina z Nazaretu zostali ustawieni na dzień dobry. Wiesz, dlaczego Jezus pracował? Bo praca uszlachetnia. Człowieku, te ubranie, co na sobie miał Jezus, to uważasz, że Jezusa by było stać na to z ciesielstwa? Takie ciuchy? Rzymscy żołnierze rzucają losy, żeby mieć ubranie jakiegoś Żyda? To w co on był ubrany, ten Żyd, proszę mi powiedzieć? Zobaczcie sobie, jak wyglądały pensje w tamtym czasie rzymskich żołnierzy. Oni naprawdę dobrze stali. A oni są najarani na jego sukmanę. Ja się pytam, dlaczego? Bo ona kosztowała tyle, co parę koni, człowieku. Jezusa było na to stać. Tak?
bo go tatuś ustawił na dzień dobry. Jak się nawracasz do Boga, to cię tatuś ustawia na dzień dobry. Człowieku, jesteś zabezpieczony jak Adam z Ewą, masz cały raj otworzony. Tylko, że ludzie tego nie widzą. Diabeł się zajmuje zaciemnieniem i mówią, jesteś głupki, jesteś biedny, jesteś chory. A, dobrze, że do nieba idziesz, wiesz. Uważaj jeszcze, że jest tam, nie zgrzesz śmiertelnie, żebyś przypadkiem jeszcze się nie pomylił. No ja tak żyją po tym chrześcijanie, a ty chodzą, człowieku, rozumiesz. Od razu mi się ten kabaret przypomina Laskowika i Smolenia, sklep. Sklep, człowieku. Jeden jest dyrektorem, w sklepie nic nie ma, tylko ocet. Tak jak było w tamtych czasach, człowieku. I Smoleń powie, dzień dobry. A ten mówi, co dzień dobry, nie, że jak się wchodzi, że ty jesteś klient. Się nałóż, tak pas wchodzi. I tak diabeł chce, żeby chrześcijanie chodzili. Wiesz, co mi na łeb spadnie z boku. A ty jesteś ustawiony od początku. Tak? Bo to jest łaska, którą otrzymałeś. Boża zdolność w tobie. Tak? To, co się w tobie dzieje, każda formuła zmiany jest z łaski. Możemy być normalni z łaski. I to nie normalni po ludzku. Tak? Możemy wychodzić z największych zaburzeń z łaski. I łaska to jest też to, co Bóg robi przez ciebie za pomocą Ducha Świętego. To jest wszystko łaska. To, że ty uzdrawiasz, uwalniasz, wskrzeszasz, nauczasz, rozumiesz? Otwierasz nowe przestrzenie przed ludźmi, to jest łaska. 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 To są wszystko rzeczy niesamowicie związane z łaską. Chcę, żebyście doceniali łaskę, żebyście zobaczyli jej rozmiar i żebyście zobaczyli, że to nie jest coś ograniczonego. To nie jest jakaś malutka rzecz, że tam Bóg mi łaskę okazał. Jak ja czasami słucham, ja mówię, no tak, no bo ty dostałeś łaskę. Ja czasami z kimś gadam, szczególnie katolicy tak ze mną rozmawiają. No tak, Arturze, ty dostałeś taką łaskę miłosierdzia. Ja mówię, ty, kolego, jaką ja łaskę dostałem? A co to jestem ja? No ja łaskę dostałem. Łaska jest dana wszystkim. Jak ja bym dostał łaskę, to znaczy, że ja bym był szczególny. Czyli ja tak naprawdę bym był, jakiś system uczynków bym spełniał. Jakąś postawę bym miał, prawda? Wiecie, cały czas się ludzie dopatrują, dlaczego, a dlaczego ci to Bóg zrobił? Ja mówię, ale On to zrobił wszystkim. Tylko nie chcą ludzie tego brać. W ogóle wiecie, dlaczego ludzie idą do piekła? Bo nie chcą przyjąć zbawienia. Nie dlatego, że zbawienie jest im nie dane. To zbawienie leży na ulicy. To zbawienie leży i krzyczy, weź mnie, weź, weź, weź. No weź. Tylko krzyczy z ulic zbawienie, człowieku. No krzyczy zbawienie z ulic. To ludzie nie biorą, dlatego nie mają. Rozumiesz, o co chodzi. Nie podnoszą, to leżą i chodzą, depczą, to... Siada, wrócę, będę stary. Ja mówię, ja nie wiem, czy ty będziesz stary. Czy zdążysz? To jest w ogóle wielkie pytanie, czy ty stary będziesz. To być starym, to pan wie. To żadnych dowodów nie ma, że się będzie stary. No. Rozumiesz? Człowieku. Się okazać może, proszę ciebie, że cię pieprzy samochód, nie będziesz stary. Koniec. Nie zdąży się zestarzeć. A więc widzimy, przyjaciele, że łaska jest absolutną, suwerenną produkcją Boga. Nie mamy, chcę, żeby się zrozumieć, my z łaską jako taką, my nie mamy nic wspólnego. My łaskę możemy przyjąć. I naszym zadaniem jest łaskę przyjąć i łaskę spożytkować. Rozumiecie, co my mamy zrobić? To jest w pewnym sensie pasywne bardzo. Że my mamy łaskę przyjąć. Czym mamy przyjąć łaskę? Wiarą. Ja nie będę dzisiaj o tym mówił, ale jest to organ, którym się przyjmuje łaskę. I każdy człowiek, który rodzi się fizycznie na ziemi, posiada ziarno wiary, czyli taki malutki magnesik w środku, tak? Żeby za pomocą tego magnesiku mógł sobie przyciągnąć potężną łaskę. I to ma każdy człowiek.
Największy skretyniały w przyszłości człowiek. Miał tą łaskę Hitler, Józef Stalin, rozumiesz, kolega Kaddafi. Każdy z nich urodził się z ziarenkiem wiary potrzebnym do sięgnięcia po łaskę. Że tego nie zrobił jeden z drugim, to jest jego prywatna tragedia, ale nie można powiedzieć, że on nie mógł. Ja nieraz prowadziłem rozmowę, a co by było, jakby Jezus przyjął, jakby Hitler przyjął Jezusa? Ja mówię, jak to co? No by z nim palował normalnie w niebie. No. Czasami to się śmieje, mówię, nie wiadomo, czy nie przyjął. Cię będziesz zdziwiony. A to wiadomo, co on tam zrobił, ten Hitler, na końcu? To nigdy w ogóle mu się nie patrzył, człowieku, na niego, człowiek, jak on tam, ja nie wiem, czy Jezus przyjął Jezusa, czy nie przyjął człowieka, skąd ja mogę wiedzieć? On miał, rozumiesz, jakieś zajawki, że no, on non-stop z tą Biblią obcował, ten Hitler, człowieku, on z tą Biblią chodził, człowieku, na pasach, człowieku, kazał wypisywać cytaty biblijne, on wszędzie, on w obozach kazał wypisywać, rozumiecie, o co chodzi, Gostek czytał Biblię. Ja wiem, co tam się stało na końcu. Nikt nie wie. Ale to jest straszne. Teraz sobie wyobrażasz, że idzie jakiś gość, szok, idzie jakiś gość do nieba. Co tam w ogóle był, wiesz, jakiś, no nie wiem, z Armii Krajowej na przykład, Zaka jakiś tam w ogóle, idzie sobie do nieba, bo był, wiesz, bo się nawrócił. No ja tam Hitler, jeszcze, wiesz, pomyka, człowieku i wąsik. I to mi osobiście to w ogóle nie przeszkadza. Wiecie, dlaczego mi to nie przeszkadza? Bo ja rozumiem łaskę. Ja w ogóle dzisiaj nie patrzę na ludzi przez pryzmat ich uczynków. W niebie spotkamy zbawionych pedofili, rozumiecie? Którzy na ziemi zostali skreśleni przez ludzi, tak? Spotkamy zbawionych homoseksualistów, spotkamy zbawionych morderców. Ja mam w domu taką książkę, już nie pamiętam, kto ją napisał, o człowieku, który na karę śmierci dostał i on w ogóle siedzi i on się nawraca, nie? I to w ogóle jest cała książka o jego przemyśleniach związanych w ogóle z tym, że on do nieba idzie, wiecie? Czeka w ogóle, to we Francji się dzieje, wtedy krzesła, będę miał krzesło elektryczne chyba. Już nie pamiętam, co miał. Nie pamiętam, to jakkolwiek. Już nie pamiętam, to było. Stara taka książka i on w ogóle, wiecie, on pisze listy tam do córki, w ogóle, wiecie, on Jezusa poznał i że on już się cieszy na to spotkanie. Że on zaraz w ogóle, i tak wiesz, jeszcze, słuchaj, jeszcze tam 40 dni, wiecie, szok. Jak czytasz takie coś, w ogóle wiesz, jeszcze tam 40 dni i spotkam się z moim Panem, w ogóle wiesz, cieszę się na to. On w ogóle cieszy się, odlicza dni do tego zejścia. No to rozumiesz, człowieku. To się zdziwimy, kto tam będzie w tym niebie. No i się zdziwimy, kogo nie będzie też. Się powiem. Czy można pomylić? Chodzi o to, że łaska, ona jest dostępna dla każdego człowieka i każdy człowiek posiada ziarno wiary, który może tą łaskę chwycić. I ja chcę, żebyście przestali też się frustrować, jak ludzie nie będą chcieli przyjmować Ewangelii od was. Ty wyluzuj. A wiesz dlaczego? Bo to nie od ciebie zależy. Ty w ogóle, ty tej łaski nie dałeś i ty tej wiary w niego nie włożyłeś. Ty wyluzuj, wiesz kto ty jesteś? Ty jesteś w ogóle, człowieku, jak taki, wiesz, filmik na YouTubie, to sobie tak lata, to się biją i mówi, wiesz, weź łaskę, przez wiarę. I tak się bujasz sobie, takie, o to jest ewangelizowanie, takie bujanie się w ogóle. Ty tam łaska leży, byś wziął trochę łaski, wiesz, ty w ogóle. Nie spinasz się, nie chcesz już łaski, to nie wiesz, jesteś głupi. A nie, że ty człowieku, no weź. A dlaczego ty masz, człowieku? Czego nie chce? I nie mów, że on nie może. Już nigdy nie mów, że ktoś nie może Jezusa przyjąć. Nigdy nie mów. Tak, ja wiem, że są demoniczne zasłony na umysłach, ale przecież można je zdjąć. Jaki to problem? Modlimy się wstawienniczo, podnosimy, proszę ciebie, kopułkę. Tak? Przyjmij Jezusa. Nie chcę. Się goń. To się goń, jak nie chcesz. No goń się. Rozumiesz? Chcę, żebyście w ogóle wyluzowali też w tym. I też z drugiej strony, żebyście dotykali po
potęgi łaski, która jest wam dana. Tutaj nie ma granicy, ludzie. Tu nie ma granicy. Ty w ogóle nie możesz powiedzieć, że czegoś nie możesz. Słuchaj. Łaska umożliwia ci sięgnięcie po takie rzeczy, że twoja wyobraźnia tam nie sięga. No. Nawet. Ty nawet sobie nie możesz wyobrazić, bo nasza wyobraźnia jakoś jest... Wiecie, że nasza wyobraźnia teoretycznie jest tam nieskończona, szeroka, ale my ją sami ograniczamy. My wyobraźnię ograniczamy. My ograniczamy wyobraźnię naszym wykształceniem, naszym poziomem, doświadczeniami. Mówimy, wiecie, w naszej wyobraźni, nie no, ja to w życiu, ja to się do tego nie nadaję. Bo tak, takie coś masz w głowie. Wiecie, ja kocham z dziećmi rozmawiać, bo dzieci, one mają po prostu nieskażoną wyobraźnię. Dla nich to nie ma problemu. W to się bawisz? W kosmonautę. Ty, i on naprawdę sobie wyobraża, że jest kosmonautą, tam lata, kartą sobie założy na głowę. Rozumiesz? No ty lata. On nie jest ograniczony. Jak rośnie, to się ogranicza. Nie, ja tam w życiu w kosmos nie polecę. Ty, miał 5 lat, wierzył, że poleci. Człowieku, ma 15, ja? Co? Ty w kosmos? Dziewczynki w księżniczki się bawi się w księżniczki. Jestem księżniczką, rządzę, ho, ho, ho. Jestem piękna i w ogóle, wiesz o co chodzi. Wyrasta, proszę ciebie, ho, taka wcale nie jestem piękna. Tu mam za dużo, tam mam za mało. Człowieku, tu mam jedno oko na środku. Może ciągle nie tak. Była mała, była księżniczka. Nie przeszkadzało jej. Rozumiesz? Czy ma nogę taką, czy ma ucho takie. Człowieku, ona chodziła, jestem księżniczką, mam swój kraj. Wszyscy mnie kochają, na rękach noszę. Urosła, ona już nie jest księżniczka. Ona już ma kompleks, już jest załamana jak stary dach. Człowieku, ona już jest brzydka, gruba, chuda. Zależy co. Rozumiesz, o co chodzi? Co się dzieje? Zawężamy się, amen? Zawęża się człowiek. No człowiek się zawęża. Dlatego twoja wyobraźnia jest mała, ona jest krótka, zaburzona, a łaska jest nieskończona. Nie masz w ogóle końca łaski. Co to znaczy? Nie masz końca swojego szczęścia. Nie masz końca swojego sukcesu. Nie masz końca możliwości w możliwościach finansowych. Nie masz końca. Rozumiesz? Nie masz końca. U nas w kościele jest jeden człowiek, który od początku jak przyszedł, nie było w nim grama odrzucenia. Jednego takiego u nas człowieka spotkałem. Ja, jak sobie z nim rozmawiałem, on w ogóle ma takie ciekawe podejście. On tak łatwo, bo on się nie nawrócił, niedawno się nawrócił. On tak łatwo przyjmuje rzeczy, słuchajcie, w ogóle ewangelista uzdrowieńczy w ogóle, nie? On tak łatwo je przyjmuje. On, bo on nie ma ograniczeń. On na przykład naprawdę uważa siebie, że ma bardzo wysoką wartość. Ma bardzo wysoką wartość. Pochodzi z książęcej rodziny. Miał książąt w dawnych rodach swoich. I w ogóle on tak został wychowany. Został wychowany na księcia. Rozumiecie? Na księcia. I on chodzi jak książę. On się na przykład nie liczy z tym, co ktoś powie. Wiecie, on nie, jego opinia nie interesuje. Normalny, narodzony z Bożego Ducha człowiek, który jak upada, to pokutuje. Natomiast w ogóle środowisko nie ma żadnego wpływu. Jego na przykład obrazić nie można, wiesz. Jest nieobrażalny. Dlaczego? Bo go nie ograniczyło coś w życiu. Tak? Nie ograniczyło go. I on na przykład o wiele szerzej może sięgać płatki. On na przykład o coś się modli. Ja znaczy, jak on się modli, to się mówi, ty, jaki numer w ogóle, człowieku. Się pomodli, ma. Ja jestem w szoku czasami, jak na niego patrzę, co on robi, ty, nie? Tutaj mówię, sprawa biznesu. Pytam, jak tam sprawa biznesu? No, on mówi, tak. O, już jakiś człowiek pojawił, już mi złożył propozycję, żebym jakiś jego biznes w ogóle pokierował jego biznesem, człowieku. Ja mówię, jak to zjawił się? On tak się zjawił. Poszedłem na ulicy głosić mu Chrystusa. Okazało się, że to biznesmen potrzebuje przedstawiciela na kraj. No i tak się zapoznaliśmy. No i to ja będę tym przedstawicielem. Ja mówię, ojej, no i szok. No rozumiem, o co chodzi. Poszedłem kogoś głosić komuś Chrystusa. Akurat do niego poszedłem. Ale on w to wierzy. On w to wierzy. Dlatego on nie ma ograniczeń, ten człowiek, nie? Chcę, żebyś zrozumiał, że łaska jest potężna, przeszeroka. Nigdy się nie ograniczaj. Ja już nie mówię o tym, tak, żebyś nigdy się nie potępiał. Ty w ogóle w łasce jesteś. Ty żyjesz w takim miejscu,
że tutaj nie ma w ogóle, dlatego te teksty, nie ma dla was żadnego potępienia. No jak może być dla ciebie potępienia, jak to jest niezasłużona przychylność? A, to jest złego zrobiłem. Patrz, pokażę ci coś. Bóg jest, no nie? Bóg się patrzy na ciebie, na przykład się tak patrzy. I ty tam chodzisz, w ogóle wiesz, wskrzesiłeś z martwych 4 osoby, przyprowadziłeś 200 do niego, w ogóle on tak stoi się patrzy. No nie? I teraz inna akcja. Leżysz pijany w burdelu. Czy tam gdzieś tam, w ogóle wiesz o co chodzi. Coś tam w ogóle robisz, wywijasz, popiłeś kogoś, oko wyjąłeś, on się patrzy. On ma cały czas te ciśnienie 120 na 80. Cały czas. Wiesz dlaczego? Bo on dał ci łaskę. A raz na zawsze. A to jest postać stała. Wiecie, że to jest stała postać? Ja was będę o tym uczył, będę mówił o charakterze Boga. Jedną z czołowych cech charakteru Boga jest stałość. Na przykład jak on uruchomił ziemię, że się kręci, tak? To on nie zatrzyma jej na przykład. A zatrzymam dzisiaj ziemię. Puszczę ją znowu w środę. Przecież by cię zatrzymał ziemię, to by tutaj człowieku Himalaje wpadły do Gdańska. Człowieku, taki rozpęd. Rozumiesz? Nie, to jest stała postać. Jak on umarł za twoje grzechy pod postacią Jezusa Chrystusa, to się stało raz na zawsze. Łaska została ci dana raz na zawsze. Do każdej dziedziny, w każdej formule. Ty musisz to ogarnąć, zobaczyć i zacząć w tym się w ogóle poruszać. Wyznawaj to. Jak się modlisz, to zaczynasz mówić: Panie, dziękuję ci za łaskę. Żyję. Tylko nie patrz na łaskę z innej perspektywy, tylko z takiej, którą ja ci pokazuję. Zacznij oglądać łaskę jako wielki basen z wodą. A ty sobie tam pływasz, taka mróweczka w tym basenie. Rozumiesz? Wszędzie łaska. W góry, z dołu. Rozumiesz? Wszędzie łaska. Wszędzie. Niezasłużona przychylność. Niezasłużona przychylność. Boża zdolność. Boża zdolność. Tak oglądaj rzeczy. Ktoś ci łupnie tam w kolanie, bez... nie no, bez przesady, przecież mam łaskę, człowieku. Jesteś zdrowy w imieniu Jezusa, tak i idź dalej. Coś tam w ogóle zgubisz, proszę cię, mówisz, nie no, bez przesady, w ogóle dla mnie to jeszcze lepiej, 5 razy tyle będę miał. Halleluja, Boże, dziękuję ci, że mam łaskę. Dziękuję ci, że mam łaskę. Rozumiesz? Dziękuję ci, że mam łaskę. Niezasłużona przychylność i Boża zdolność. Co z tego, że coś się stało negatywnego? No to co się stało? Nic się nie stało. Nic. Co z tego, że coś straciłeś? Nic. W to miejsce. Przecież zobacz, co Jezus mówi. Piotr go pyta, Panie. Piotr był dobry. On mówi, Panie, a jak my dla Ciebie tam zostawiliśmy wszystko, to co ma? To co dostaniemy? To. A najlepszy numer, że ten mu odpowiada. To jest dopiero mistrzostwo i gadanie. To w ogóle rozwala, bo to, że on przyszedł i tam w ogóle wkręca się, no nie, co my tam dostaniemy? Jak ja tam będę tego? Bo to zostawiłem, Panie, dla ciebie, no. Teściowo, co tam będę miał? Mówi 100 teściowych na tej ziemi. I bez lyków w niebie. Tylko załatwił, dobrze, nie? To teściowo coś musiał mieć ten Piotr, bo tam ciągle na teściowo, gdzieś mu tam lata. Przecież Jezus uzdrawia chyba, wiesz, z gorączki jakiejś. Natomiast on go pyta, co ja będę miał, a Jezus mówi, kto by dla mnie i dla Królestwa, tak? Zostawił cokolwiek, tak? Tysiąckrotnie będzie miał. I co dalej mówi? W życiu doczesnym. Nawet nie mówi już o niebie, w życiu doczesnym. 1000 domów, 1000 przyjaciół, 1000 dzieci. Rozumiecie? Kurczę, ludzie. Jak jest trudno, rozumiesz? To nic nie znaczy dla ciebie, bo żyjesz w łasce. Taki prąd wodny akurat. Taki prądzik teraz jest. Nic więcej się nie dzieje, człowieku. Płyniemy dalej w wielkim akwenie łaski. Cały czas, cały czas. Uczucia twoje nie mają tu żadnego znaczenia. Absolutnie żadnego. Chcę, żebyście te rzeczy jasno mogli sobie oglądać.